Siemaneczko, witam na kanale. Z tej strony Bartul, to jest Steel Rising, odcinek czwarty. Skończyliśmy w tym miejscu. O, grafika się poprawiła znowu u ziemi. Kurczę, co się z tą grą dzieje? Może tam wtedy tekstury się nie doczytałem. Mniejsza z tym. Otwarliśmy sobie skrót, który tutaj jest w tym miejscu. Także... Ups, czekajcie, bo to jest niebezpieczna sprawa. Broń, w sumie, którą używamy, jest dosyć właśnie ciekawa i fajna, bo atakuje w dystansie. Więc mamy trochę przewagi. Mamy tak, pokażę nam nasze wyposażenie, które udało mi się zdobyć. Kiścień ognia, który używamy w tym momencie, jest na poziomie drugim. Karabin tarczowy też na poziomie drugim. No i mamy tutaj falcjon i szable, szpony Nemezis i młot potęgi słów. Ten młot jest z nami od początku gry. Nie używam go już na razie, bo jest wolny. Udało mi się też kilka rzeczy zdobyć, jeśli chodzi o pancerz. Tutaj mamy bikron i kapelusz. Dwie kurtki, uniform, pazia, spodnie i tak dalej. Pozakładane mam to wszystko. Modułów kilka jest założonych. Moduł zachłonności pierwszego stopnia, który zwiększa nam pozyskiwanie esencji dusz. Moduł skutecznej wentylacji zmniejsza uszkodzenia wewnętrzne, obrażenia od mrozu spowodowane przez szybkie chłodzenie. I moduł zachłonności. Moduł nieznacznie zwiększa ilość esencji dusz pozyskiwanej od każdego pokonanego przeciwnika. A, i to. Moduł nieznacznie zwiększa zdrowie. Tutaj jest chyba to na poziomie... Czekajcie, bo to jest na poziomie A. Jakbym sobie tutaj założył to... Wróć. Moduł krytycznej naprawy. Moduł powoduje, że ataki krytyczne przywracają niewielką liczbę punktów na wskaźniku zdrowia. No to dosyć fajne. Jak sobie to założymy teraz, ten moduł, widzicie, to mamy plus 20 do zdrowia. Dobra, nie ma co przedłużać. Mamy kompas, który nam pokazuje zadania poboczne i zadania główne. I mamy trzy flaszki Estusa. Nie grindowałem w sumie. Mogłem. Może w następnym odcinku trochę zrobimy coś. Gra za ogniem. Czekajcie, czy ja to mogę zniszczyć? Kurczę, tylko nie ten przeciwnik. Prawdopodobnie nie jest tam sam jeszcze na dodatek. Aha, kurde, energii nie mam przecież, no tak. A, może to jest kapitalne. A, ale się dałem, kurde, teraz zrobić. Straszny pech. Na razie nie będę się leczył, bo leczenie... O kurde, nowy typ przeciwnika. Z siekierą czerwoną. Tego też bym może chciał pokonać, ja wiem. Klucz do modułu, dobra. W zasadzie to można byłoby się wrócić, założyć kolejny moduł. Wiecie, wszyscy przeciwnicy się zrespią. A to zrobimy tak, żeby trochę podkoksić postać.
Ale mi się świetną teraz. Da się, wrócimy. I wbijemy sobie kolejny moduł. Czekajcie, bo tutaj nie kojarzę, żebym był. Tutaj na pewno mnie nie było. Aha! To tutaj byłem. No, sporo życia tracę, kurde. Długo się to pali. Cały pasek zdrowia nam spadł. Dobra, z tym nie będziemy walczyć. Wróćmy się, załóżmy sobie ten kolejny moduł, ale... Wiecie co, ja sobie jeszcze tu zrobię taki myk. Nie wiem, czy mi się uda. O, mamy dwie sztuki, to na pewno mi się uda. Mamy 2592 punkty esencji. Teraz sobie wbijemy jeszcze coś. A to odblokujemy sobie. Żeby to ulepszyć, ja muszę, widzicie, mieć trzy klucze. Także będziemy teraz zbierać. Co tu wbić? Siłę? Da nam tutaj siłę uderzenia i... Chyba tak. Ja wiem, ewentualnie tą alchemię żywiołu, odporności na żywioły. Odporność na ogień, mróz, błyskawice. Obrażenia od płomieni, plus 26. O, czyli plus jeden punkcik. A wezmę to. To się przyda, jak będziemy walczyć z bossem. Ulepsz. Mamy 8 odporności na ogień, 8 na mróz i 18 na błyskawice. Można ewentualnie to jeszcze wzmocnić tymi. Sprzętem, wyposażeniem. I ten moduł, który mamy tutaj. Moduł powoduje, że ataki krytyczne przywracają niewielką liczbę punktów na wskaźniku zdrowia. Nie wiem, co to znaczy krytyczne, czyli to są te ataki silne, czy jak? A czekajcie, bo te kundle tutaj przybiegną zaraz. Nie wiem, czy to był krytyczny atak. W sumie to muszę patrzeć, czy mi się zdrowie ulepsza, uderzając mocnym atakiem. W sumie z nimi to ja nie muszę walczyć drugi raz. Tylko wiecie, to tak... Ściga mnie. Ej, tu jest ściana, którą można zniszczyć, ale... W tym momencie tego nie mogę zrobić. Ajajajajaj. To nie jest chyba krytyczny atak. Każdego przeciwnika w jakiś sposób. O, proszę. Nie ma co się chyba w sumie wdawać w walkę.
Jak zginę, to stracę wszystkie dusze, więc to też trzeba na to zwracać uwagę. Kurde, znowu leci durny fiut. Szybko go się atakuje, cholera. A on dwa razy atakuje. Raz, dwa. Tutaj wtedy można atakować. Ciężka sprawa. Nie mamy narzędzia, więc tego nie zniszczymy. Broń fajna, bo jak widzicie, ma duży zasięg. Naprawdę duży zasięg. Więc możemy spokojnie sobie kampić. O, shit. Czekajcie, coś mi się wydaje, że tu zaraz coś na nas wyskoczy. No właśnie. Moduł skutecznego ładowania 2. Moduł stabilnego ładowania i skutecznego ładowania. Więc na razie na ten temat nie będę czytał, bo i tak tego nie mogę założyć. Jak wbijemy 3 klucze, to ewentualnie coś sobie tam wymienimy. Nad wodę chyba... Aha, tutaj chyba możemy wejść. Kurde. Czekajcie, tu mam jakiś skrót. Aha. Tu to był ten z toporkiem. Gostek. Drogi Jacques, czekałem na ciebie ponad godzinę i już dłużej nie mogę. W Les Invalides, nie więcej niż 60 kroków stąd, toczą się walki, nie? Zamierzam stać bezczynnie i patrzeć na śmierć rodaków. Naładowałem pistolet, a prowizoryczny most, który zbudowaliśmy, powinien wytrzymać na tyle długo, bym mógł do niego dotrzeć. Bym mógł do nich dotrzeć, przepraszam. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i dołączysz do walki u naszego boku. Jeżeli
niefortunnym zrządzeniem losu przybędziesz zbyt późno, bądź tak dobry i powiedz i powiesz moją duszę Bogu. Dobrze, tych dokumentów nie jest tak dużo. O kurde, co tu jest? Nie ma nic, szkoda. Fajna miejscówka na ukryty skarb. Ok, to musimy sobie odblokować. Przeskakując przez ten most. Tylko mam nadzieję, że nie będziemy zaraz tutaj walczyć z jakimś bossem. Kurde, znowu ten przeciwnik, nie lubię go. Nie lubię jego, bo mi kurde. Aj, patrzcie, ale ominąłem. I tu jeszcze mamy. Fiolkę i to sobie otworzymy. Gros Kylo, a tutaj mamy Esplande Des, co tam pisało? Des Invalides. Dobra. Shit, kolejne. Tutaj mamy, patrzcie, znowu coś. Proszę, tego nie mogę niestety na razie zniszczyć. Dwa razy atakuję tymi atakami, trzeba uważać. Kurde pieczone, no. Jeszcze raz. Esencja. Aha, czekajcie, jeszcze coś tu jest. Aha. Okej, dobra. Patrzcie tu. Sekret. Nie musi, że mnie dwóch zaatakuje. Trochę mi szkoda tej olejarki brać. Na bank mnie zaatakują. A jednak ci mnie zaatakowali, dobra. Fiolka za tym olejem. Myślałem, że ci ruszą na mnie. Spróbuję gościa okrążyć, zadać mu jakiś atak z tyłu. Średnio się to udało.
Kurde, nienawidzę z nim walczyć. Robi ze mną miazgę. Ma trzy ataki tylko w sumie. Ale i tak. Tylko raz możemy w zasadzie zaatakować. Bo inaczej oberwę. Udało się, super. Trzy kapsułki. Kapsułki to są amunicja do broni palnej. Teraz tak. Zbadaj śmierć. Widzicie, tu już jesteśmy prawie na miejscu. Kurwa, następny tam chodzi. Ja pierdzielę, no. Muszę zaczekać, ja sobie to zobaczę, czy jeszcze coś tu do zabrania jest. Nie wiem, że uciekniemy. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Kurde, jak tu bogato jest, patrzcie, tutaj obiektu, aż klatki spadły. Fajne. Spodnie Diany i buty. Czekajcie, zobaczmy, może to jest warte zachodu. 25 do pancerza. Odporność na błyskawice minus 3, mam odporność na ogień plus 7. I wytrzymałość plus 3. To sobie zmienimy. Aha, to jest zagrocone. Monsieur Vascanos, awarie pompy parowej zdecydowanie zbyt często powodują unieruchomienie ruchomego pomostu. Niech pan pomyśli o tych wszystkich ciężarach, które musimy wnosić na plecach na samą górę. Apelujemy o dopilnowanie bezzwłocznej naprawy pompy, aby działała ona we właściwy sposób. Do listu dołączamy klucz, dzięki któremu główny inżynier będzie mógł dostać się na teren fabryki. Z poważaniem, oddani pracownicy Fabre. Ok, mamy klucz do fabryki. Władca maszyn, znajdź misję. Napraw ruchomy pomost. Myślałem, że tam na górę wejdziemy, wiecie, ale to chyba jednak się tam nie da wejść. Czekać, jak sobie to zadanie zaznaczymy. A jak tam wejść? Kurde, Bela, tam się nie da wejść przecież. Są graty. Kurde. Tam jest jakieś wejście? A, tam jest wejście. Chyba. Tylko tędy nie damy rady wejść, dobra. A, napraw ruchomy most, bo to jest zadanie główne, wiecie? Tylko ja bym chciał jeszcze zbadać śmierć delfina zrobić. A, dobra, mamy kapliczkę. Tu jest dźwig, nie wiem, czy tym dźwigiem.
Czyli dupa, tam nie damy rady wejść. Ja pierdziu, jak to zrobić? Zanim tam pójdziemy na strefę fabryczną, to ja muszę tutaj rozwiązać zagadkę z tym. A czekajcie, to nie jest czasem winda? Aha, okej, tu się nam coś uruchomi chyba. Widzicie? Dobra, chyba musimy najpierw uruchomić tutaj... chociaż jak naprawimy pomost... Nie wiem, czy to ma jedno coś wspólnego z drugim. Nie ma. A tutaj jeszcze możemy... Aha, tu jest strefa fabryczna też. Blokowane. Maksymalnie jesteśmy w stanie dwa razy uderzyć, a najlepiej bezpiecznie to jest raz. Nie wiem co zrobić. Dobra, już się nauczyłem trochę walczyć z tym. Ale widzicie, dopóki nie siądę, to chyba przeciwnicy się nie zrespią. Tak, musimy siąść na tej westalce. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy do fabryki. Tylko kurczę, obawiam się, że chyba musimy tam jednak coś aktywować. Bo tu mamy jakieś namalowane, nie wiem, czy to jest jakiś kabel, przewód. Widzicie o to. Tu prawdopodobnie się nam winda uruchomi. Ale to... to jednak chyba jednak głównoprawna. A tak, to tam są schody, rzeczywiście. Dobra. Czy musimy tutaj wrócić zasilanie chyba do tego. Tak czy inaczej muszę tego użyć, żeby się uleczyć. A tutaj raczej nic nie ulepszymy. Brakuje nam sporo surowców. Dwie sztabki brązu. A czekajcie, bo on tutaj we mnie ładuje, to ja może pójdę bokiem. Tędy. Aha, tu się nie da przejść. To jest jeszcze jeden jakiś zgłostek chyba.
Dobra, nas tam właśnie dopadniemy. Albo nas. Nie w którym momencie idealnie się tu należy aktywować ten. A to zablokowane, dobra. Czy tam jest jeszcze jakieś kolejne przejście? A tutaj się da wejść? Patrzcie, czekajcie, bo tutaj bardzo wysoko. Po drabinie też nie dam rady wejść. No tutaj jest to chyba właśnie, co szukamy. Ruchomy pomost. Szkoda, że się suwam. Troszeczkę tak ograniczone są te możliwości eksploracyjne, ale co coś mi się wydaje, że tu zaraz coś na nas wyskoczy. Pytanie, czy my z drugiej strony możemy te drzwi otworzyć właśnie. O cholera, co to jest? Komitet powitalny. Ja bym zetnął, kurde bela. Jeszcze wyżej, patrzcie. Znaczy jednak dobrze, myślałem, że tu można wejść. Tam chyba też jest jakieś przejście. Coś czuję, że tu znajdziemy coś fajnego. Broń? Ktoś tu chyba idzie. Moduł trwałej niemocy pierwszego stopnia. Ktoś tam, kurde, przyszedł. Moduł nieznacznie zwiększa czas trwania efektów alchemicznych u przeciwnika. O, czyli podpalenie tego, że te sprawy są dosyć fajne. Coś się chyba tu pojawiło. Mógłbym tam zeskoczyć, wiem, ale coś tam słyszałem. No dobra, to nic. Granat mrozu.
Kurde, wszystko poblokowane, jaki pech. Ej, czekajcie, bo tu jeszcze jedna rzecz jest. Tutaj można było prawdopodobnie przeskoczyć, chyba. Czekajcie, widzicie? A. No, zobaczymy. A jednak się da, widzicie? Aczkolwiek... Nic mi to... A, jednak dało mi coś. Chociaż nie wiem czasem, czy to nie jedyna ścieżka jest tutaj. Żeby się dostać. Tak, prawdę powiedziawszy. Udało się. Ja prawdopodobnie miałem stamtąd przejść, chociaż nie, bo to tu rzeczywiście to była chyba tylko jedna ścieżka tutaj, żeby dotrzeć, czyli tą górą przeskoczyć. Kapelusz Diany i kurtka Diany. I czekajcie, mielibyśmy komplet, bo to jest chyba... Tak, no zobaczmy to. 40 do pancerza. Daje nam tutaj plus 20 do pancerza, odporność na ogień plus 4, odporność na błyskawice minus 5. Dobra, załóżmy to. Nie z jakim przeciwnikiem będziemy walczyć. To jest mocne. Minus 20 pancerza. Tylko pytanie, czy my otrzymujemy za komplet coś? Wiecie, to mamy oś... to tego nie będę ściągał. Co prawda nam rośnie tutaj współczynnik odporności na ogień 2% i 1 punkt wytrzymałości, ale tutaj mamy minus 20 do pancerza, to nie. Jakby za zestaw coś gradowała, to ten solidny kapelusz myśliwski ze złotymi zdobieniami i zamszowymi obszyciami zyskał popularność na dworze dzięki Gabriel de Polignac. Dobra, niech tak będzie. Czy mamy tylko pancerz inny? Tylko pytanie, z jakim przeciwnikiem będziemy walczyć teraz, bo wcześniej czy później jakiś boss się pojawi. Czy to była jedyna ścieżka w sumie, tak górą. Tutaj wszystko poblokowane. Także dobrze, że tam się wróciłem. Odporności na płomienie. Dobra, gdzie ten kompas? O, tu już jesteśmy na miejscu prawie. Bo tu się oddalam w tym momencie. Oh shit. A, ja muszę tu tutaj nacisnąć. Wiem. Tylko pytanie, co mi to dało, że ja tutaj przyszedłem?
No, tu jest zejście, dobra. Ups. Mamy, jest skrót. Strefa fabryczna. I port fabryczny. Dobra, port fabryczny to chyba sobie zostawimy już na następny odcinek, co? Mordeczki, tylko czekajcie, czego ja tego nie mogę tutaj naprawić? Aha, bo ja muszę przez port fabryczny przejść. No wtedy nie damy rady, no. Okej. Okay. Okej, okay, tyle nie damy rady. Myślałem, że tu jest jakieś przejście. Dobra. Jeszcze pogramy 2 minutki, 3. Ja sobie troszeczkę pogrinduję. Także jeszcze nie będę się z wami włączał. Tą lokację sobie zostawimy już na następny odcinek. Myślę, że już będzie ok, bo już tu mamy przynajmniej punkt szybkiej podróży. Można by było z tego skorzystać. Tutaj dalej tego zasilania nie przywróciliśmy. Te rury właśnie tam biegną. Musimy naprawić ruchomy pomost. Aha, bo to jest pomost ruchomy. Okej. Okay. Wszystko gra. Pytanie, czy się przeciwnicy tutaj zrespili? Tak. Tak, my to jeszcze powalczymy troszeczkę, zdobędziemy expa. Ciężko tutaj w tym idealnym momencie trafić. Czekajcie, co się stanie, jak stracimy całą energię? Aha, to jest przeciążenie tylko. Mamy już wystarczającą liczbę dusz. Możemy jeden punkt przydzielić na coś. Powiem, że całkiem producent zmienił swoje podejście do RPG-ów. No, Gridfall to całkiem inna gra, kompletnie. Mieliśmy klasycznego RPG-a, tutaj mamy Souls-like'a bardziej. Następny idzie. Kurde, mnie gruchło. Ale obrażenie trochę dodajemy. 65 to nie jest dużo. Ludziska, to tyle w tym materiale. Aha, jeszcze punkt przydzielę sobie tylko. I skończymy czwarty odcinek. Gra się fantastycznie, powiem wam, że kupujcie, grajcie. Mam nadzieję, że jeszcze w międzyczasie wyjdzie patch, który poprawi optymalizację i będzie gra na 9. Tylko tak, czekajcie, co ja tutaj chcę ulepszyć? Siłę.
3 zręczność. Czyli trwałość, zdrowie, a to tylko 14 punktów ulepszamy, to mało. Mnożnik trafienia krytycznego nam tutaj rośnie 1,24 i wytrzymałość plus 7. Inżynieria to nam daje pancerz plus 20, mnożnik łupów 1,28. O, powiem wam, że to całkiem fajne jest. Ewentualnie odporności plus 4%. Ale ja wezmę sobie siłę, bo siłę nam daje tutaj większy atak. No i potrzebujemy 3 klucze. Także tutaj też na razie nic nie sprawdzę. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Gra się naprawdę fantastycznie, gra jest super. Ja wam dziękuję za łapeczki w górę, za suby, komentarze. Także pozdrawiam, cześć.